córeczka Marysia. Marysia powiedziała mi coś nieprawdopodobnego. Mianowicie miała 5 dziewczyn takich 21-22 lata z Bombaju, prawda, hinduski. I okazało się, że w rozmowie z nimi okazało się, że one więcej wiedziały. Ja sobie pozwolę zaryzykować to, co teraz powiem. One więcej wiedziały o świętym Stanisławie Kostce, aniżeli o nim wie młodzież w Polsce. Był taki pobożny plan, żeby święty Stanisław stał się takim czołowym patronem młodzieży polskiej, ale to się jakoś trochę historycznie nie powiodło. I one tak dużo mówiły o świętym Stanisławie Kostce, że ja zrozumiałem, że to nie tylko nasze otwarte, szerokie ramiona, ale myśmy mieli bardzo dużo do przyjęcia. Jeszcze szybko powiem coś, co w tych godzinach mnie tak jakoś otworzyło serce, umysł i moją mentę. Mianowicie z takim jakimś dziwnym uporem mi się przypomniało, jak ojciec święty Jan Paweł II powiedział w pewnym momencie, że tutaj zawsze byliśmy wolni. I zacząłem się zastanawiać i doszedłem do wniosku, że to wcale nie jest takie bardzo proste do zrozumienia. No co to znaczy? Byliśmy wolni tylko do granicy murów jasnogórskich, a co za murami, to jak ta sprawa właściwie wyglądała? I teraz cofnąłem się, jak gdyby do tego momentu, że to on był, on, który te słowa wypowiedział, on był w centrum tego proroctwa. Tam, kiedy w tą noc 42 roku, z 23 na 24 maja, przy zamkniętych drzwiach, tak jak tam też mówią ewangeliści, że przy zamkniętych drzwiach wstępował Duch Święty, on otrzymuje to silne powołanie kapłańskie i on będzie właśnie tym, który nie tylko powie kiedyś jako papież i prorok, że tu byliśmy wolni, tylko on niejako wyleje tą wolność poza granice murów jasnogórskich. I teraz kto będzie mógł z tego skorzystać, to aż po Kazachstan, bo nie był tylko w Moskwie i w Pekinie, mógł z tego skorzystać. I dla mnie to było jakieś bardzo głębokie przeżycie z uwagi na to, że on był autorem, to on był prorokiem w swojej trosce o Kościół przyszłości, o tych, którzy tam przyjechali, już mówiłem, przyszłe żony, mężowie, zakonnicy, misjonarze, ale również męczennicy byli wśród tych, którzy tam po prostu byli. I teraz mówią synoptycy, tam, gdzie była ta scena rozmnożenia chleba, to tam i tysiące mężczyzn i kobiet się rozsiadło, że tam było bardzo dużo trawy, tylko to nie chodzi o trawę. Tylko chodzi o to, że tam się dokonał cud. Gianfranco Ravasi mówi, nie mówmy cud, tylko dzieło albo opera. I tam się dokonał ten wielki cud z wczorajszego dnia na dzisiejszy, tego rozmnożenia chleba, który mu ma pójść w historię, w przyszłość. I to jest całe wielkie wydarzenie tego właśnie, co się na naszych oczach dokonało. Bo takie po prostu, no bardzo miłe są te pierwsze pytania, ale jak tak słuchałem tych pytań, jakie zaniesiecie przesłanie, to nie było takie bardzo proste tym młodym ludziom odpowiedzieć, bo jeszcze byli bardzo zemocjonowani, jeszcze byli bardzo pod wrażeniem papieża i tego wszystkiego. Natomiast właśnie tu się dokonuje coś, co się dokonało właśnie w życiu Karola Wojtyły, że on już jest zaczynem tego w 1942 roku, kiedy otrzymuje na Jasnej Górze kapłaństwo, a potem powie, że tu zawsze byliśmy wolni, ale nie tylko my, tylko tą wolność zaniósł na cały świat. I również owocem tego wszystkiego są te nieprawdopodobnie cudowne, już trzeba powiedzieć jasno, te dni młodzieżowe, za które Panu Bogu dziękuję, byśmy drżeli do końca, żeby papież szczęśliwie wylądował, za co Deo gratias i chwała Panu Bogu. I te wszystkie pogróżki, te bzdury, które tam myśmy słyszeli, dziennikarskie, poszły w niwecz. Jesteśmy pełni nadziei, która jest pełna nieśmiertelności. Ojcze Zdzisławie, dziękuję ojcom naszym, którzy są dzisiaj, bo to są zawsze ludzie, na których ja się szczególnie nastawiam, żeby ich słuchać i jak się da, to być też jakieś troszeczkę komplementarnym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie dziękujemy Panie Krzysztofie za tych wiele wątków, które Pan zechciał tu jeszcze poruszyć. Ja chciałbym wrócić do tego pierwszego, do tego wspomnienia tych młodych dziewcząt z Bombaju, które przyjechały do Polski, były hinduskami,
ale poznawały wcześniej historię świętego Stanisława Kostki. No i jak pan powiedział, znały lepiej historię jego, aniżeli niekiedy my sami tę historię znamy. No też wrócę do tego, że taki jest też sens Światowych Dni Młodzieży, żebyśmy mogli nawzajem ubogacać siebie, nasze kościoły, właśnie naszymi tradycjami, naszą kulturą, naszą historią. Pamiętam Błoniach, w momencie, kiedy było takie przedstawianie się w tym pierwszym nabożeństwie, było kilku świętych prezentowanych z różnych kontynentów i naprawdę myślę, że dla wielu z nas mogło być odkryciem święta Maria Kinlop z Australii, czy też święci z Afryki. To są postacie, których na co dzień nie znamy. My mamy naszych świętych tu w Polsce, do których często się modlimy, którzy są dla nas pewnym wzorem, odnosimy się do nich. Ale bogactwo Kościoła polega też na tym, że ci święci istnieją w różnych kościołach. Każda wspólnota, każdy naród posiada swoją własną historię. Kościół w tym narodzie posiada swoich własnych świętych. I Światowe Dni Młodzieży to jest też taki moment, że możemy otworzyć się na tę uniwersalność Kościoła. I szczególnie młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na to, oni mają w sobie taką gotowość otwierania się, poznawania siebie nawzajem, swoich własnych kultur. Myślę, że ta otwartość, taka ciekawość świata znowu jest pewną cechą ducha młodego. Człowiek, który, to też papież o tym mówi, człowiek, który już nie czuje się młody, on nie ma w sobie otwartości, on już nie chce poznawać świata. Jemu się wydaje, że on już wszystko poznał, wszystko już wie. Nie ma już dalszej chęci, żeby poszerzać swoje horyzonty. Więc wracając do tej pięknej historii tych dziewcząt hindusek, no ja myślę, że kiedy będą, no Panama jest małym krajem, ja w tej chwili nie potrafił wymienić żadnego świętego z Panamy. Z pewnością jest jakiś, ale właśnie dlatego te dni młodzieży są po to, abyśmy naszą wiedzę, naszą tradycję potrafili poszerzać i dostrzegać uniwersalność Kościoła na świecie. Ja bym tu jeszcze dodał coś takiego, mianowicie w społeczeństwach statycznych, a my jeszcze możemy łatwo sobie przywołać ten obraz społeczeństw statycznych, gdzie migracja była zjawiskiem marginalnym. Dzisiaj widzimy przemieszczanie się ogromnych mas ludzi, to już są miliony w tej chwili, ale w tym właśnie jest też potrzeba dostrzeżenia młodych ludzi, dlatego że w tym społeczeństwie statycznym, to jest poprzedni wiek, młodzież nie była traktowana jako część społeczeństwa, tylko to był okres przejściowy, tak jak dzieciństwo i młodość, to miały przeminąć, żeby stać się dorosłym. Tak traktowano te okresy. Natomiast dzisiaj w tym takim społeczeństwie mobilnym widzimy, że to młodzież, która praktycznie stanowi połowę populacji ludzkiej, to są ci, którzy pokazują jakieś nowe oblicze ludzkości. I tutaj z wypowiedzi pana Krzysztofa możemy również to wziąć, że młody człowiek to jest przede wszystkim ten, który jest już instytucją, czyli to nie ma minąć, to nie ma gdzieś rozpłynąć się, tylko młodość, powinniśmy tak dzisiaj mówić, oby trwała wiecznie. Ktoś powiedział pięknie, Bóg jest młody. Jeśli chcemy sobie przedstawić Ducha Świętego, to najpiękniejszym słowem, które się tutaj nasuwa, to jest właśnie młodość. Duch Święty to jest coś, co rozbija to, co stare. I pokazuje, że to, co nowe, wymaga zupełnie nowego patrzenia na tę rzeczywistość. Ja myśląc o młodych ludziach, to zawsze podkreślam, jeśli możemy dać im jakąś szansę gdziekolwiek,
to właśnie w Kościele. I myślę, że Kościół doskonale to zrozumiał i doskonale to wykorzystuje. Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Tak, już szczęść jesteśmy. Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże. Szczęść Boże naszym gościom dziś w studio. Kto się do nas zadzwonił? Mówi Anna, dziecko Dziadomińska. Chciałam powiedzieć, Ojcze, że radość z mojego serca dziś wypływa. Jestem bardzo radosna. I nie chyba tylko ja, ale cała rodzina Radia Maryja, gdyż było to święto młodych, lecz my jako rodzice, dziadkowie, babci, już przez dłuższy czas, kiedy dowiedzieliśmy się, że właśnie Kraków będzie miejscem świętowania młodych, że będzie to zgromadzenie w Krakowie, więc mogliśmy słyszeć właśnie na antenie Radia Maryja zachęty od ojców, aby właśnie modlić się za tych młodych. I to żeśmy czynili. Ci młodzi określeni byli właśnie to naszą czułością, miłością, byli określeni różańcem. Wymarzaliśmy łaskę, prosiliśmy o szczęśliwe właśnie, o szczęśliwe przygotowanie, o szczęśliwy przebieg naszej ojczyźnie, aby to wszystko zaowocowało. Młodzież jest piękna i młodość jest piękna, ale ci młodzi właśnie potrzebowali tegoż naszego głosu. I oni ten głos usłyszeli. Jeżeli na pewno żeśmy wszyscy słyszeli głos pani premier, kiedy z okazji sadzenia tych drzewek nazwanych ogrodem miłosierdzia, jakżeż piękne i budujące słowa odeszła do młodzieży. Jeżeli wsłuchiwaliśmy się słowa pana prezydenta, kiedy zaczynały się właśnie dni... No ja myję nogi, no co chciałeś, no. ...przyjęcia chrztu 1050-lecia. Z jakim bolcem? Kiedy słyszeliśmy słowa ministra, to wszystko było takie... Ja mam właśnie tego dobra. Ten głos, jednomyślny głos. No, przez internet. I ta właśnie modlitwa. To są takie, proszę Ciebie, na zachodzie mówili, że mają inwalidki, wózki inwalidzkie, rurki i dmuchają i to jedzie. Właśnie ten jeden głos, dobra. No ja nie wiem, mam takie wąskie, ale nie najwęższe, takie rurki są, no to przecież... Dla tych młodych ludzi. No to chodź. I owoce właśnie tego spotkania. No to jutro, no. Zamała mi druga część Różańca Świętego właśnie tajemnicy świata. No dzisiaj to nie, kochany. I patrząc na tych młodych, na to świętowanie, właśnie to była ta radość. To już daruj sobie, jutro się naładujesz. No. A nie masz takiej rozdzielczości, dużo ładowarek? Ja mam takie jedno to i na 9 na przykład mam. Zaleskiemu też sprzedałam na 9 i na 5 mam. Matka była na razie, ku bazie. Pana Jezusa i Pan Jezus. I właśnie uczynił to, Pan Jezus pierwszy cud na Uczaczek. Prośbę matki. Na Słodowiec, żebym przyjechała. Tak, na tym symbole. Krzyż, to Maria. Matka Najświętsza. Uczaczek. A gdzie, tak zaraz, myślałam, gdzie ten cały Słodowiec? I na pewno tak wiem. Ten mieszka. A, no to jest Żoliborz. W tych symbolach. No. Od parafii do parafii. I stał się właśnie cud. Tak. A chyba przed abłędem. No. To zaowocowało. I teraz tutaj Ojciec Święty właśnie mówił o tych babciach, o rodzinach. I my nie możemy teraz zostawić tych młodych,
tylko dalej musimy właśnie w jednym głosie. I dziękuję mi Panu Bogu właśnie, że mamy teraz taki inny żon, który troszczy się o rodziny, o młodych. I właśnie ta wspólna troszka, ten wspólny głos doprowadził do tego, że owoce właśnie będą owoce i cieszmy się wszystkim, tym młodym kościołem. Można było zauważyć, jak piękne ulice, nigdzie nie było żadnej butelki, żadnego papierka. A tyle przecież było kamer, tyle dziennikarzy, komentarzy. I nigdzie, żeby tyle, taka rzesza ludzi, tyle młodych. Nic nie trzeba słońce zmieniować. Ten śpiew właśnie, a to był radość płynąca w serce, bo to był nie jakiś tam śpiew taki w sobie, tylko właśnie to była tam serca i się otwierały z miłości te oklaski, a gdzie ojciec więcej poprosił o ciszę. Ja mogę 50 kilometrów, bo i tam łódka wszędzie posprzada. Taki jowialny, tam jakąś pasiekę mają i tam kiełbasą taką poczęstował ekologiczną, bo i to było odczucie właśnie tego pokrzeństwa, Chopina, tu dosłownie, słuchaj, no, burza dosłownie leje, no, to by dało nam właśnie takie owoce. No i już Pan Pan do tego namiotu. No dziękuję. Panie Boże, Panie, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Anno. To jest bardzo ważny głos. Co prawda my mówimy o młodych. Ja nawiążę do tej ostatniej mojej wypowiedzi, że młodzi stali się instytucją społeczną, kategorią społeczną. I dzisiaj trudno sobie wyobrazić społeczeństwo bez ludzi młodych i ich roli, czyli oddziaływania. Bo to ich bycie w społeczeństwie naznaczone jest właśnie tymi wszystkimi pozytywnymi cechami, które mają, ich idealizmem, postawa bardzo krytyczna, ale to są ludzie ideowi. Natomiast w Pani wypowiedzi bardziej mnie jeszcze to jakoś zainteresowało i myślę, że dla młodych ludzi to jest bardzo ważne. Rola dziadków. Papież o tym mówił. Co prawda to tak się trochę tam gdzieś prześlizgnęło, ale myślę, że on to bardzo świadomie zostawił do przemyślenia i Pani tu dała naszym słuchaczom możliwość przemyślenia. Ja tylko dodam, że przede wszystkim to, co jest cechą dziadków, czyli tego pokolenia przeszłego, które już ma życie poza sobą. Dziadków, jak to ludzie już poumierali, człowieku. Patrzą już... No. Polskie korzyści były po obu stronach. Pragmatyczne takie nauczanie. Ale mówię, że paru zostało. Językiem młodzieży. Dziadków chyba nie podrobicie, to trzeba nie pić papierosów. Nie chlać, nie palić papierosów. Nie wrzeszczeć. Kamieniami nie młodzież chce kierować się tradycyjnymi wartościami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pracę służb podczas Światowych Dni Młodzieży pochwalił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Poinformował, że nie doszło do żadnego poważniejszego incydentu. W czasie spotkania młodych z papieżem w Krakowie 10-krotnie spadła liczba przestępstw. Szef MSWiA powiedział, że zwiększona gotowość polskich służb nie skończyła się jednak wraz z wylotem papieża Franciszka. Utrzymujemy dodatkowe patrole na dworcach kolejowych, w centrach handlowych, na lotniskach, w miejscach zgromadzeń ludzi. Uważamy, że jest to niezwykle istotne, ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju, wszystkim tym, którzy do Polski przyjeżdżają. W sumie na bezpieczeństwo w czasie Światowych Dni Młodzieży odpowiadało ponad 38 tysięcy funkcjonariuszy. Kombatanci, mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz państwa oddali hołd powstańcom warszawskim. Na Placu Krasińskich w przeddzień 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odprawiona została msza w intencji poległych i zamordowanych. Odczytano też apel pamięci. Kilka tysięcy osób wzięło udział w tej tradycyjnej wieczornej uroczystości. W
wśród nich weterani. Z potrzeby serca przychodzimy przypomnieć sobie, co było. Przyszłam, żeby złożyć hołd. Cieszę się, że pamięć jest ważna, żeby młodzież pamiętała. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Czcimy heroizm, odwagę, męstwo i ofiarę bohaterów naszej polskiej wolności. Czcimy uczestników Powstania Warszawskiego, które było kolejnym ogniwem w długim łańcuchu walk naszego narodu o wolność. A wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn przypominał słowa przysięgi, jaką składali powstańcy. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do utraty życia. Apel pamięci. Żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i mieszkańcy Warszawy, stańcie do apelu! Salwa honorowa! Z udziałem prezydenta Niemiec Joachima Gauka i kanclerz Angeli Merkel w katedrze w Monachium odbyła się wyznaniowa uroczystość w intencji 9 osób zabitych w centrum handlowym przez 18-letniego Niemca o irańskich korzeniach. Na zaproszenie arcybiskupa Monachium, kardynała Reinharda Marksa, do katedry przybyli protestancki biskup, imam i rabin. Wszyscy prowadzili modlitwę na rodziny, dla rodzin ofiar, ratowników i policjantów, przedstawicieli władz i mieszkańców miasta w różnym wieku. Przed ołtarzem paliło się 9 świec. Osobna uroczystość miała miejsce po południu także w parlamencie Bawarii. Prezydent Gauck zapewniał tam w przemówieniu, że Niemcy pozostaną tym, kim są, ludzką wspólnotą, która okazuje sobie solidarność. Na koniec w aktualnościach jeszcze jeden temat. Rozpoczął się festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Do roztoczańskiego miasteczka przyjechało wielu twórców i tłumy czytelników. Festiwal w Szczebrzeszynie odbywa się już po raz drugi. Jaki był klucz przygotowania programu imprezy? O tym mówi kuratorka części literackiej Justyna Sobolewska. Wiesław Myśliwski jest już po raz drugi w Szczebrzeszynie. Ma tutaj nawet dwa spotkania. Będzie Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch, reporterzy Cezary Łazarewicz, Ewa Winnicka, Marcin Meller z Anią Dziewit-Meller. Będą też poeci, autorzy kryminałów. Będą też debaty na temat czytelnictwa, na temat przyszłości regionu. Z Roztoczem i Zamojszczyzną związany był m.in. patron duchowy tegorocznego festiwalu w Szczebrzeszynie, Bolesław Leśmian. Kolejne wydarzenia będą odbywały się w miasteczku festiwalowym przy ulicy Zamojskiej i Domu Kultury w Szczebrzeszynie do niedzieli, 7 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Więcej informacji znajdą Państwo na portalu polskieradio.pl. Pogoda. W nocy opady deszczu, lokalnie również z gradem, miejscami burze. Intensywne opady pojawią się w Małopolsce, na Śląsku i w pasie od centrum aż po Pomorze Wschodnie. Na metr kwadratowy może spaść nawet do 50 litrów wody. W rejonach burz silne porywy wiatru do 80 km na godzinę. Temperatura na zachodzie i północy od 13 do 17 stopni, na pozostałym obszarze od 17 do 19. Sport w radiowej jedynce. Andrzej Janisz. Dzisiaj odbyły się trzy mecze trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Lubinie Zagłębie pokonało Termalikę Nieciecza 2-0. Gole strzelili Filip Starzyński i Krzysztof Janus. W pierwszym połowie uważam, szczególnie początek zaliczyliśmy naprawdę bardzo mocno. Dokumentowaliśmy to golem na 1-0. Później uważam, że kontrolowaliśmy grę. Udało nam się strzelić na 2-0 do przerwy. Nam udało się zachować konto czyste, także my z tego się naprawdę bardzo cieszymy. Zagłębie po trzech kolejkach jest liderem tabeli. Zdobyło komplet 9 punktów, nie tracąc bramki. Termalika z dorobkiem 6 punktów zajmuje 6 miejsce. W innych spotkaniach Górnik Łęczna zremisował z Krakowią 0-0, a Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Gola dającego prowadzenie drużynie gości strzelił Bartosz Szeliga w 71 minucie. Łukasz Sekulski wyrównał niespełna minutę później. Jak się meczu nie da wygrać, no to trzeba go zremisować. Ważne, że dobrze zareagowaliśmy po tej straconej niestety bramce. Fajnie, pozytywnie impulsaliśmy, no ale szkoda, że nie przybyliśmy szansę na swoją korzyść. Nie udało się wygrać tego meczu. Reprezentant Polski Jakub Błaszczykowski będzie od nowego sezonu piłkarzem Wolfsburga. Borussia Dortmund, z której odchodzi, jest wicemistrzem Niemiec. Wolfsburg zajął w rozgrywkach Bundesligi 8 miejsce. Żużlowcy Stali Gorzów pokonali w meczu Ekstraligi Betard Spartę Wrocław 48-42 i umocnili się na pozycji lidera rozgrywek. Przewaga Stali nad Falubazem Zielona Góra wzrosła do 6 punktów. Mecz Zielonogórzan z Unią Leszno został bowiem przełożony z powodu obfitych opadów deszczu.
Siedmoboistka Karolina Tymińska nie weźmie udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Polska lekkoatletka nie zdołała wyleczyć urazu kręgosłupa, jakiego doznała podczas Mistrzostw Europy w Amsterdamie. Absencja Tymińskiej oznacza, że reprezentacja Polski na Igrzyska będzie liczyć 242 osoby, które będą rywalizować w 144 konkurencjach. Brytyjczyk Lewis Hamilton z grupy Mercedes GP wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Niemiec, odnosząc 49. zwycięstwo w karierze. Do zajmującego drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów Francuza Alain Prosta brakuje mu jeszcze tylko dwóch triumfów. Jutro pierwsze informacje sportowe, 5 minut po 6. Radiowa Jedynka. Muzyka i aktualności. Autopromocja. I chciałam tylko też... Bardzo się cieszyłam i wróciłam bardzo zadowolona, ale moje obserwacje są takie, że prawda, są różne imprezy młodzieżowe, tak jak jakieś koncerty, mecze, jak różnie młodzież się zachowuje, prawda, na tych imprezach. I trzeba z tego, no dorośli muszą organizatorzy wyciągnąć wnioski, co organizować i w jaki sposób dla młodzieży, tak, żeby to było z korzyścią dla nich i dla wszystkich. A poza tym jeszcze z takich obserwacji, które tam na tej, właśnie tej Częstochowy było bardzo dużo malutkich dzieci, takich nawet niechodzących, prawda, od 4 miesięcy do kilku lat, no i większych, a chodzi o te małe. Ja nie słyszałam, żeby jakieś dziecko płakało. Chociaż naprawdę trudno było wejść, bo ja byłam w sektorze białym, no i te dzieci też, to trzeba było przejść przez bramki, było ciasto, dorośli myleli. No, było ciężko, to przejście było bardzo trudne, ale malutkie dzieci, no wspaniale się zachowały, no, nie miały żadnych na reklamy kocyków. Chcieli sobie jakieś reklamówki, jakieś bluzeczki, stały tam na tej ziemi, no fakt, pogoda była idealna po prostu. No, ale to... Tak to tam wiersze mówią, prawda, o tych dzieciach, że ta atmosfera takiej radości, takiego spokoju, takiego szczęścia się udziela wszystkim, którzy tam byli. I to jest właśnie takie, no, powinno nam dać do myślenia, co do właśnie organizowania imprez dla młodzieży i po prostu no, organizowania im czasu, tak, wolnego. No i tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Halino, to rzeczywiście to jest bardzo ciekawa obserwacja. Wracamy więc do tego, że to rzeczywiście często były rodziny. I moim zdaniem tak należałoby patrzeć na te Światowe Dni Młodzieży, które się w Polsce odbyły. Pod kątem rodziny i w takiej perspektywie rodzinnej, bo to naprawdę jest nasz taki wkład w te Światowe Dni Młodzieży, żeby pokazać tę wielopokoleniowość. I papież też to chyba dostrzegł, skoro tak mocno podkreślał z jednej strony przeszłość, a z drugiej strony takie odważne pójście do przodu. Ale przy okazji chciałbym też nawiązać do tego, co pani mówiła o tych imprezach dla młodzieży. Otóż gdybyśmy dokonali takiego najprostszego podziału na młodzież dobrą i złą, to bez wątpliwości wiemy, że tej młodzieży dobrej jest więcej. Tutaj nie trzeba jakichś specjalnych badań. Natomiast w przekazach medialnych, ale mówię to również od strony naukowej, bo podobnie tak się sprawa przedstawia, więcej miejsca poświęca się tej młodzieży złej, w cudzysłowie złej, czyli tej młodzieży, która często nie z powodu własnej winy i nie z powodu świadomego, zamierzonego działania znalazła się na marginesie pewnych społecznych wymogów, jakie się stawia młodym ludziom. Więc no, trudno się dziwić, że później gdzieś zaczyna funkcjonować w naszej świadomości, że młodzież jest zła. Ale ja już o tym mówiłem, że mówi się, że młodzież jest zła i ta młodzież zostaje rodzicami i okazuje się, że oni są wspaniałymi rodzicami, bo rodzice
zawsze uważają, że młodzi są źli, a oni nie. Okazuje się, że ci źli, na których tak patrzymy bardzo krytycznie, praktycznie zawsze są wspaniałymi rodzicami, więc powinniśmy to skorygować w ten sposób, że jeśli myślimy o młodzieży, to myślmy właśnie w tych kategoriach, tej młodzieży mądrej, takiej zaangażowanej i ideowo dobrze ustawionej jest naprawdę więcej. Natomiast te przypadki są po prostu bardziej interesujące. To jest taka ogólna uwaga. I druga, która przy tej okazji się nasuwa, żeby, to już taka uwaga skierowana i do Kościoła, i do różnych instytucji zajmujących się czy wychowaniem, czy opieką nad młodymi ludźmi, żeby jednak jednoczyć w działaniach, tak jak tu widzieliśmy współpracę dla dobrego dzieła i Kościoła, i władz państwowych, samorządowych, tak powinna być organizowana współpraca dla młodzieży niedostosowanej czy nieprzystosowanej społecznie. Tam powinno być miejsce dla księdza, tam gdzie organizatorem głównym są jakieś instytucje państwowe czy samorządowe, a z drugiej strony, jeśli Kościół podejmuje jakieś akcje czy organizuje pomoc dla młodzieży trudnej, naprawdę powinien uwzględniać dobrą współpracę z organami państwowymi i z samorządem. Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Krystyna od Krakowa z mojej miejscowości. Było u nas 300 młodych ludzi. W naszym małym miasteczku było jakoś tak, jakiś taki lepszy duch zapanował, jak oni byli. Codziennie wyjeżdżali do Krakowa, przychodzili koło naszych domów grupami. Jakąś taką miłość, radość się czuło od tych młodych. Nawet taki śmieszny przypadek był, że sąsiadka ma dwa takie psy, które ciągle ujadają. I tak ujadały na tą grupę, ujadały w pewnym momencie jeden z nich, z tych pielgrzymów, odwrócił się, uśmiechnął, zrobił znak krzyża, psy zamilkły. To było takie jakieś znaczące, śmieszne, ale faktycznie zamilkły. Ale do czego chciałam zmierzać? Jest w tej chwili trochę tak smutno, jak już wyjechali. Ale zastanawiam się i modlę się właśnie najbardziej za tych młodych, którzy wracają do swoich krajów, tam gdzie trwa wojna, tam gdzie jest no źle. Bo po tylu dniach właśnie pięknych przeżyć, spotkania z papieżem, z innymi młodymi, wracają do takiej rzeczywistości. To musi być bardzo przykre, nawet już chyba, kiedy się zbliżają. No i jeszcze może w tej chwili tam gdzieś są pociąga w autokarach, jeszcze są rozbawieni, rozmodleni, ale jak wrócą do domu, no ta smutna rzeczywistość, nie wiem, taka mi jakaś nostalgia napadła, że właściwie modliłam się za tych młodych, mam nadzieję, że ta siła, jaką nabyli te, przez tą modlitwę i spotkanie z papieżem, jakoś pozwoli im inaczej spojrzeć na tą rzeczywistość. No to tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże. Pani Krystyno, dziękujemy za kolejną taką opowieść, no, która przynosi taką radość, że i to świadectwo, że grupa młodych ludzi sprawiła, że życie w małej miejscowości uległo zmianie. Sama ich obecność, to, że oni sobie mieszkali, przychodzili, to sprawiło, że ludzie zaczęli się zmieniać. No to jest takie wspaniałe świadectwo tego, że jest to możliwe. Jest nas oczywiście tęsknota, żeby ta zmiana była trwała, żeby nie było to tylko takie przejściowe zafascynowanie i przejściowy entuzjazm, tylko żeby to zagościło na dłużej. No ale już sam fakt, że pani to zauważyła i myślę, że nie tylko pani, no to już jest, to jest już ważne i życzę, żeby w tej waszej miejscowości, żeby te osoby, które były jakoś tam zaangażowane w opiekę nad tą grupą, żeby też nadal tą swoją wiarę i tą swoją tę gościnność, którą organizowali dla tej grupy, żeby to sprawiło, żeby tam powstała taka autentyczna wspólnota, która nadal będzie żyć. No to byłoby najbardziej chyba idealne
kontynuacja tego, co rozpoczęło się w czasie Światowych Dni Młodzieży. No i poruszyła Pani bardzo, bardzo taki smutny wątek. Ja przypominam, takie były trzy świadectwa młodych ludzi, Polki, która po życiu takim bardzo odległym od Pana Boga, mimo że wszystko na pozór wydawało się idealne, miała pracę, była redaktorką naczelną jakiegoś czasopisma, mody, no ale była oddalona od Kościoła i odnalazła tę drogę do Kościoła i poprzez spowiedź w Niedzielę Miłosierdzia ponownie powróciła. Była opowieść Paragwajczyka, który był narkomanem w więzieniu i też poprzez pomoc innych osób sam został szefem ośrodka, w którym leczono narkomanów. To były takie dwie opowieści, które kończyły się dobrze, takim happy endem. Natomiast jedna właśnie z dziewcząt, z młodych takich kobiet, Syryjka, chrześcijanka, opowiadała o swojej sytuacji w wojnie. No, kiedy mówiła, że kiedy wychodzi z domu do szkoły, no to żegna się ze swoją rodziną i nie wie, czy się ponownie spotkają, bo ona nie jest pewna, czy wróci żywa ze szkoły i nie wie, czy kiedy wróci, to dom nie zostanie zbombardowany i cała jej rodzina nie zginie. Więc każdy poranek to jest jakby ostatnie pożegnanie się z najbliższymi. I ona opowiadała o tej swojej sytuacji takiej dramatycznej w Aleppo, w mieście, które jest w tym momencie okrążone. Tam są korytarze teraz humanitarne. Była próba wczoraj, żeby je stworzyć. A więc miasto, które jest odcięte zupełnie od świata. I ta młoda dziewczyna, ona nie prosiła o azyl, ona nie prosiła o jakąkolwiek pomoc materialną, tylko prosiła właśnie o modlitwę. I odpowiedzią papieża było to, że wszyscy wzięli się za ręce na brzegach, na placu i wspólnie w ciszy modlili się właśnie w intencji tych osób młodych, których młodość jest całkowicie zrujnowana. I myślę, że ta pani modlitwa, taka, no widać, że taka bardzo autentyczna, że pani no, ma takie bardzo wrażliwe i dobre serce. Ja wierzę głęboko, że tą naszą modlitwą za właśnie prześladowanych chrześcijan, szczególnie za młodych ludzi, którzy tam żyją, którzy chcą tam też zostać, bo to jest ich ojczyzna, no to jest bardzo ważny, najpiękniejszy dar, jaki możemy im ofiarować. I myślę, że te Dni Młodzieży to był też taki czas, żeby zwrócić nasze spojrzenie w te regiony świata, gdzie młodzi chrześcijanie żyją w lęku, no i tak jak ta dziewczyna, nie wiedzą, czy dożyją następnego dnia. No i ten piękny gest franciszkowy, pobłogosławienie szczekających psów, zadziałało. Myślę, że ten duch Franciszka i papieża, który przyjął imię tego wielkiego świętego założyciela zakonu. Warto o tym pamiętać, żeby nie przeklinać, a błogosławić, bo z błogosławieństwa zawsze się zrodzi dobro. Nawet gdy błogosławimy naturę, natura przez błogosławieństwo też może być piękniejsza. I odbierzmy następny telefon, Radio Maryja, prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Anna z Zawoli. Chciałam się też podzielić swoją radością, że ja przeżywałam to przed telewizorem, ale przeżywałam bardzo te Światowe Dni Młodzieży. Nawet wnuczek był tu wolontariuszem, także byłam, no i jestem pod strasznym wrażeniem. Myślę, że tej młodzieży udzieliła się taka silniejsza wiara. No i po prostu no myślę, że ta młodzież będzie jeszcze lepsza. Nie jest taka zła. Myślę, że jeszcze lepsza. I modliłam się też o pokój, żeby spokój i pokój, żeby te dni młodzieży były spokojne, żeby to przeszło w takim duchu wiary. No i tak, że myślę, to się udało. No a chciałam powrócić do tego pana, do pana Andrzeja, który mówił o tych pierożkach, że jak siedział na tym mulku. Proszę księdza, to ja myślę, że to po prostu jakby pogłębił sobie wiarę tym wszystkim, że ten młody ksiądz się podzielił z nim tymi pierożkami. Sama się tu uśmiechałam. Także że myślę, że to wszystko jest tak wzruszające, że nie mogę już więcej nic powiedzieć. Bardzo, bardzo to przeżywałam. No, Bóg zapłać
i wszystkiego dobrego. Zapłać. Pani Anno, bardzo dziękujemy za głos, za to, że pani się podzieliła takim optymizmem swoim. No, czuję w pani głosie taką dumę. Mój wnuczek też był wolontariuszem. To rzeczywiście dla babci to jest najwyższe odznaczenie, można powiedzieć. Bo to też jest świadectwo, że pani swoją rolę też wypełniła w tym dziele. Natomiast musimy sobie też to bardzo mocno powiedzieć, że pomysł tych Światowych Dni Młodzieży, który pochodzi od świętego Jana Pawła II, pokazuje, że młodzi ludzie oprócz tej wiedzy katechetycznej, której uczą się, którą otrzymują w szkole o Bogu, który ich kocha, który jest dobry, który mądry jest, potrzebuje tego poparcia doświadczeniem. I to nie jest ważne, że to jest takie spektakularne doświadczenie, bo jak słyszymy, te dni młodzieży stały się też instytucją. One trwają. To nie jest tylko moment, który obserwujemy już jako ostatni etap. Jak tu słyszeliśmy po ogłoszeniu, że Panama będzie kolejnym krajem goszczącym młodzież z całego świata, my już wiemy z polskich doświadczeń, że już w tym momencie zaczynają się przygotowania, już te dni młodzieży zaczynają żyć własnym życiem. Więc sądzę, że to jest właśnie to doświadczenie, które to jest ta praktyka, to jest to świadectwo, które jest potrzebne młodym ludziom obok tej wiedzy, jaką zdobywają w katechezie i później z tego korzystają, przekazując to doświadczenie i świadectwo innym, bo tak się dzieje, że ci, którzy byli na tych pierwszych dniach młodzieży światowych, dzisiaj to już są poważni ludzie, dziadkowie niektórzy, mający wnuków i wychowujący ich w oparciu o to doświadczenie. Więc widzimy, że z tego się tworzy taka nowa historia. Zaczęło się bardzo niewinnie, a dzisiaj widzimy, że to jest wpisane już, można powiedzieć, w taki Boży opatrznościowy plan zbawienia świata. I odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Szczęść Boże, Krzysztof Wielkopolski. Szczęść Boże, chcemy Pana, Krzysztof. Wprawdzie nie jestem już bardzo młody, ale w swojej wypowiedzi nasz papież Franciszek, już w tej chwili nie mogę się odnieść, w którym dniu pielgrzymki, wspomniał także o młodej emigracji, która powinna, młodych ludziach, którzy powinni wrócić do Polski. Taki wątek był podniesiony. No smutna sprawa z tą emigracją, zarobkową głównie. I na kanwie tej wypowiedzi, a także o tej smutnej sprawie, no, papież tutaj w oknie na ulicy Franciszkańskiej wspominał o tym młodym człowieku, który w czasie jakby no wykonywania swoich obowiązków, że zaangażowania się w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży nie doczekał i zmarł. Ja bym chciał wspomnieć tutaj i na falach radia, jeżeli jest taka możliwość, się pomodlić za tą dziewczynę, kobietę młodą i nienarodzone dziecko, które zginęło zamordowane Niemczech, w małym miasteczku. Czy możemy, proszę księdza, się pomodlić za duszę zmarłej tej kobiety? Możemy. Młodej dziewczyny, tak? Dobrze, dobrze. Bo to jest bardzo smutne. Odmówmy zdrować ja Mario, Panie Krzysztofie. Dobrze, dziękuję. Zdrować Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie, a światłość wieku i sania jej świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No jest to, no wspomniał Pani, ta nasza modlitwa, no jest też takim poruszającym momentem, bo rzeczywiście wielu naszych młodych Polaków z różnych powodów nie znajduje swojego miejsca tutaj w naszej ojczyźnie nad Wisłą, tylko wyjeżdża po to, żeby pracować poza granicami tego kraju.
No możemy tego doświadczać, że emigracja w dużym stopniu dotyka ludzi młodych, nie tych, którzy już mają wiele lat swojego życia za sobą, tylko jeżeli ktoś wyjeżdża z kraju po to, żeby szukać jakiejś lepszej egzystencji, to są najczęściej ludzie młodzi. Te losy są często bardzo dramatyczne, dlatego że zrywa się kontakty z rodziną, zrywają się więzi, relacje, rozpadają się czasami rodziny. Dochodzi też do dramatów, no takich jak w Niemczech, wiemy też na Wyspach, jak to się słyszy, dane statystyczne, że no wielu naszych rodaków też jest w więzieniu z różnych powodów właśnie na Wielkiej Brytanii, ponieważ no nie daje sobie jakoś rady, popada w konflikt z prawem i w ten sposób ich egzystencja no jest bardzo, bardzo dramatyczna. No i to przemówienie papieża, o którym pan mówił, to była też zachęta do tego, żeby zastanowić się nad przyczynami, dlaczego ci ludzie wyjeżdżają. I tu jest potrzebna głęboka mądrość i rozsądek i potrzebne są bardzo mądre decyzje też polityczne, ekonomiczne, w jaki sposób sprawić, żeby ci ludzie nie musieli stąd szukać, gdzieś daleko stąd, nie w sposób dobrowolny, bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś dobrowolnie szuka swojej lepszej jakiejś przyszłości i wyjeżdża, to jest troszkę inna sytuacja. Ale jeżeli ktoś jest zmuszony do tego, żeby wyjeżdżać, no to są dramaty. I jeżeli one dotykają ludzi młodych, no mogłoby się wydawać, że młody człowiek łatwiej sobie jakoś poradzi, że ma więcej siły, że ma więcej zdolności do zaadoptowania się, do nauczenia języków. Ale zawsze są to dramaty. Więc ja myślę, że ta nasza modlitwa dzisiaj za tę kobietę, która zginęła w Niemczech, została zamordowana. No, że warto w ten wieczór, może też zanim zaśniemy, żeby w intencji tych wszystkich osób, za chwilę będziemy wspólnie odmawiać modlitwę wieczorną, też żeby w intencji tych wszystkich naszych młodych Polaków, którzy gdzieś tam na obczyźnie szukają swojego lepszego losu, no niech nasza modlitwa da im wsparcie. Może też niektórzy z nich słuchają dzisiaj tego radia, tej audycji. No i wierzę głęboko, że nasza modlitwa, nasza taka solidarność duchowa też doprowadzi do tego, że będą podejmowane jakieś mądre decyzje, które pozwolą tym ludziom odnaleźć swoje miejsce z powrotem w ojczyźnie. Tak, ja tylko tak krótko jeszcze dodam, że praktycznie wiemy, że większość tych ludzi wyjeżdżało z racji ekonomicznych. No niemniej pytanie musimy postawić, dlaczego te względy ekonomiczne znalazły się na pierwszym miejscu? Dlaczego mimo wychowywania w pewnej tradycji, w poszanowaniu ojczyzny, w poszanowaniu miejsca, gdzie człowiek się urodził, ta chęć poprawienia sobie warunków materialnych życia jest większa niż poświęcenie się i służba tutaj w tym miejscu, które jest domem. Ja myślę, że tu jest ogromna rola też dla Kościoła. My ten temat patriotyzmu, myśmy tu trochę poruszali ten temat, myślę, że będziemy do tego wracać jeszcze, powinien być dzisiaj też poruszany. Nie tylko wtedy, kiedy nam zagraża wojna, kiedy być może inne są zewnętrzne zagrożenia, powinniśmy o patriotyzmie mówić częściej i właśnie w kontekście tego ojcostwa, Bożego ojcostwa, rodziny, domu, i myślę, że to jest też pewna formuła wychowania w patriotyzmie. Tutaj nie wystarczy program też 500+, trzeba wiedzieć, że musimy propagować nie tylko rodzinę, ale również naród i ojczyznę, bo Kościół w tym względzie ma też ogromne zadanie do wykonania. Odbierzmy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Ewa z Łodzi. Witam Ojca bardzo serdecznie i wszystkich radiosłuchaczy, przede wszystkim naszych gości. Wielu z nas Ojciec Święty porównał dzisiaj homilii do Zachariasza, który miał przeszkody podejść do Chrystusa. Na Radio Maryja.pl zajrzałam dzisiaj, wyjątkowo dzisiaj to te słowa do mnie dotarły. Dlaczego? Bo właśnie okazało się, że te trzy przeszkody były u tego człowieka.
pierwsza przeszkoda to był, że niskiego wzrostu. Był, że drapał się na wysokie drzewo i krzyczał: Panie Jezu, tutaj jestem, tu. Druga przeszkoda, że cierpiał na wstyd przed ludem, a trzecia przeszkoda była taka, że był znienawidzony, bo wykorzystywał lud jako szef celników. I myślę, że nie należy właśnie wstydzić się podejść do Chrystusa, obojętnie w jakim my jesteśmy z grzechu, jak apelował Ojciec Święty, a szczególnie apelował do młodzieży, że będzie wszystko przebaczone, bo przecież sam Jezus Chrystus jest miłością miłosierną. Przeżyłam odnowienie chrztu na Jasnej Górze 28 lipca, to jest ten w czwartek, z niewielką ilością młodzieży w autokarze, choć wiem, że 10 tysięcy młodych ludzi jechało pociągami z Łodzi do Krakowa. A jeszcze jest jedna refleksja, że taka, że kolejna, że przypominam sobie, kiedy czytałam i opowiadano mi, że ojciec Daniel Ars z Francji zaprosił w pewnym momencie młodych w łódzkiej katedrze do tak zwanych, uwaga, gabinetów kosmetycznych. To jest kratek konfesjonału. Z kapłanami o różnych, w różnych językach mówiących. No to przepiękna w ogóle była akcja i apeluję zatem dojść do tych gabinetów kosmetycznych, które naprawdę leczą duszę. Na terenie nie tylko Łodzi, ale i do konfesjonałów w całej Polsce. Tych, którzy dawno nie byli, aby nie zranić uświęconych już młodych ludzi, którzy powoli będą wracać do swoich domów. Aby ten stan uświęcenia młodych trwał w nich jak najdłużej. Módlmy się do Ojca Pio, bo aż się prosi długie, aż krzyk jest wewnątrz. Ojcze Pio, stawiaj się za nami. I za tymi właśnie ludźmi, którzy jeszcze wracają, módlmy się. Jest jeszcze przynajmniej jeden, dwa dni takiej akcji modlitewnej nad tymi wszystkimi ludźmi, którzy jeszcze będą wracać. Uroczystość była wspaniała, uczta duchowa nieprawdopodobna. Myślę, że ten chrzest również spadł, łaski spadły na cały naród. To będzie przepiękna odnowa, a z takimi młodymi ludźmi, jakimi ja byłam w autokarze, mimo że było kilka osób, to byli godni do wzorów, do podawania dalej, do mówienia o takich wspaniałych młodych ludziach. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziękujemy Pani Ewo. No, Pani krótko streściła dzisiejszą homilię Ojca Świętego, która mówiła o Zacheuszu. Ja chciałbym w tym kontekście powiedzieć, że papież, który był tutaj u nas, już tak zbliżając się do końca naszych rozważań, on jest człowiekiem, który używa języka do komunikacji z młodzieżą, bardzo specyficznego języka, który trafia do młodych ludzi. Ja nie chcę tutaj analizować tych przypowieści, metafor, obrazów, których używał papież, ale kilka tak sobie przytoczę. No, ta kanapa, wygodna kanapa, myślę, że młodzi ludzie bardzo zrozumieli tę metaforę, że nasze życie nie polega na tym, żeby spędzić je na wygodnej kanapie, ale papież zachęca do tego, żeby założyć raczej wygodne buty i żeby iść do świata. Mówił tam o tym, że w świecie potrzebni są, często używa takich sportowych porównań, mówił o tym, że w świecie dzisiejszym potrzebni są tacy czołowi gracze, a nie tylko rezerwowi, którzy siedzą na ławce i się przyglądają, tylko mamy być tymi, którzy aktywnie uczestniczą w życiu. Młodzi ludzie, wobec których Pan Bóg, też takie porównanie odważne papieża, że Pan Bóg jest naszym najlepszym kibicem, takim wiernym kibicem, który nas wspiera i pomaga nam w tej walce, w zmaganiu się. No więc takich różnych obrazów, które papież nam zostawił w czasie swojej wizyty, które były używane właśnie dla ludzi młodych. Też jako duszpasterz, jako wykładowca, ja myślę, że to jest też dla mnie taka zachęta, żeby być twórczym w poszukiwaniu takiego języka, takich symboli, które będą trafiały do każdego człowieka, który jest młody, dlatego że taka jest natura naszego rozwoju, że każda generacja wytwarza swój własny język, swoje własne symbole, swój własne znaki, którymi się porozumiewa. I naszym zadaniem, ludzi dorosłych, jest też takie podjęcie wysiłku tego, żeby w tym dialogu poszukiwać tych znaków, tych symboli, które będą przekazywały te wartości, które dla nas były istotne i którymi chcielibyśmy dzielić się z młodszymi od nas.
23:37, słuchają Państwo Radia Maryja. Ta godzina już nam wszystko mówi, że pora, by konkludować naszą audycję, też uszanować naszych czcigodnych gości, którzy też już odrobinę są zmęczeni. A przypominam, dzisiaj kończymy rozmowy niedokończone zatytułowane Młodzież w Kościele i Demokracji, a naszymi gośćmi w studiu, wcześniej w studiu telewizyjnym, teraz Radio Maryja, jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ksiądz dr Zenon Hanna z Pallotyn, wykładowca w Instytucie Edukacji i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym słuchaczom, którzy współtworzyli. Każdy telefon był ważny. Zapewne wiele osób, widzę, jeszcze chce się dodzwonić, ale kochani, no ten czas zawsze jest ograniczony, a jak sama audycja zawsze nam przypomina, to są rozmowy niedokończone. Jeszcze będzie okazja, by nieustannie do tych tematów wracać. Te tematy, które tak bardzo są żywe dzisiaj dla nas, ponieważ pożegnaliśmy ojca świętego Franciszka. I zwracam się teraz do czcigodnych gości o pewne podsumowanie tego bycia z rodziną Radia Maryja, z rodziną słuchaczy, polskich słuchaczy, bo raczej słuchają ci, którzy język polski przynajmniej znają, niekoniecznie może, bo znamy też, są tacy, którzy nie są Polakami, ale znają język polski i też te audycje słuchają. Stało się coś naprawdę historycznego. Polacy ponownie ożywili swoją wiarę, a to jest też coś szczególnego, ponieważ to młodzi ludzie z Polski i z tylu granic, z tylu krajów świata pokazało radosną, piękną, żywą wiarę i taki Kościół młody, pełen sił, pełen optymizmu i ufności. Właśnie ta ufność, która płynie z tego zapatrzenia się w Jezusa miłosiernego. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Znowuż młodzież, która wcześniej szła za Janem Pawłem II, który zainicjował te Światowe Dni Młodzieży. Potem też i Benedykt XVI, nie młody, a mimo to młodzież też za nim szła. I też papież Franciszek, wcale nie taki młody, a młodzież widzi w nim przewodnika duchowego. Z czym pragną się na zakończenie z nami podzielić nasi czcigodni goście, księże, profesorze? Tak, dziękuję. Będę rzeczywiście starał się już tak krótko podsumować. Najpierw bardzo dziękuję za wszystkie te dzisiejsze telefony. One zawsze są ciekawe i okazuje się, że w tych audycjach mamy bardzo dużo chętnych do rozmowy, co bardzo mnie i tu Zenona cieszy, bo to pokazuje, że poruszamy problemy ważne dla życia codziennego. Dzisiejszy szczególny, bo tak na żywo możemy odnieść się, czyli jeszcze z uczuciami, emocjami do tych już historycznych wydarzeń. Bardzo mnie cieszą telefony wszystkich osób starszych, które pokazały młodego ducha. To pokazuje, że w tym naszym kościele to pokolenie JP2, B16 czy teraz F1 to jest takie kontinuum. To trzeba brać komplementarnie. I Franciszek tak pięknie papież zakończył, że być może jego już nie będzie tam w Panamie, ale będzie Piotr i zada im te trzy pytania o tę przeszłość, czy pytali dziadków o odwagę i o nadzieję, o tę przyszłość, która przed nimi jest. Więc widać, że Kościół jest mocny na tym fundamencie piotrowym i przetrwa wszystkie burze. Natomiast ja z tych dni młodzieży wynoszę jedno. Cały czas mam przed sobą ten wielokolorowy świat. No tak się złożyło, że przy tej pięknej pogodzie ci młodzi ludzie rzeczywiście tworzyli jak gdyby jedną wielką łąkę albo taki wielogatunkowy sad.
Ja patrzyłem na to właśnie tak, jakbym widział te kwiaty, z których kiedyś będzie piękny owoc. I wydaje mi się, że tak powinniśmy patrzeć. Nieważne, jak kto będzie to oceniał, jak podejdzie do tego prasa, internet, cała ta machina może ruszyć, żeby zmniejszyć owoce tego czasu, ale my już wiemy, że z pięknego kwiatu zawsze powstanie zdrowy, piękny owoc i tego sobie życzmy, żeby każdy z nas miał też w tym swój udział. Dziękuję bardzo.